Cały mecz wygląda dobrze w naszym wykonaniu. Wiadomo, w pierwszej połowie mieliśmy ogromne problemy z powrotem do obrony, na to byliśmy przygotowani, nie do końca wychodziły nam te narzędzia, które przygotowaliśmy, i to był nasz główny problem. W drugiej połowie poprawiliśmy to, straciliśmy tylko 3 bramki z kontrataku, natomiast pojawił się troszkę większy problem z obrotowym. Myślę, że takim kluczowym momentem w tym meczu, który powtarzam, uważam, że naprawdę rozegraliśmy na wysokim poziomie, to straty i błędy w naszej grze przewadze. W momencie, gdy doszliśmy Francję na jedną bramkę, mogliśmy tutaj przełamać i w końcu i zapisować, a później wyjść na prowadzenie. Straciliśmy 2 bramki, Francja powiększyła dystans, później było nam ciężko. Natomiast mogę powiedzieć, że jest naprawdę dumny z naszej postawy i wiem, że w kolejnych meczach będziemy wyglądali jeszcze lepiej. Chłopaki schodząc tutaj mówią, graliśmy fajnie, wiemy, ale mamy 0 punktów. Teraz pana rolą będzie wyjęcie tych dobrych elementów, pokazanie na wideo, słuchajcie, my zagraliśmy z mistrzami olimpijskimi naprawdę jak równy z równym i w meczu ze Słowenią spokojnie, stać nas na zwycięstwo. Oczywiście, to powtarzamy sobie z samego początku. My traktowaliśmy ten mecz jako mecz ogromnej szansy, bo tu nie mieliśmy nic do stracenia. Tu wychodziliśmy na mistrzów olimpijskich, gdzie każdy weekendowo oglądający kibic tą dyscyplinę dokładnie wiedział, że faworyt jest jeden i musi być jeden faworyt. Francja musiała ten mecz wygrać, natomiast my pokazaliśmy, że pomimo tego wyszliśmy z chęcią zwycięstwa, nikt nam tego nie może odmówić, myślę. Walczyliśmy, wypełniliśmy nasz plan naprawdę, myślę, w 90%, natomiast grając przeciwko mistrzom olimpijskim trzeba go wypełnić w 100, a minimum w 99%. Francuzi czymś zaskoczyli, bo szukaliście w obronie, szukaliście dziury w ich obronie, tak miałem takie wrażenie, że ta gra z obrotowym no nie do końca jednak tak wyglądała jak powinna. Znaczy, byliśmy nastawieni, że tutaj naszej gry z obrotowej będzie bardzo, bardzo mało. Mieliśmy plan i ten plan funkcjonował, tak? Naszym celem było to, żeby ten mecz sprowadzić poniżej 30 bramek. Powiedzieliśmy, że grając z Francuzami bardzo szybko, biegając w ich tempie, no, ten mecz się skończy wysokim wynikiem. Być może to byłby ładny mecz dla kibiców, dla nas niekoniecznie, bo byśmy skończyli wysoko. Znaczy, wypełniliśmy nasz plan, powoliliśmy tą grę, doprowadziliśmy do sytuacji, w której oni czuli się niekomfortowo, czyli grali na niskim wyniku, bo proszę prześledzić, wszystkie ich mecze kończą się powyżej 30, czasami powyżej 35 bramek. Natomiast tak jak mówię, zabrakło nam troszkę spokoju i konsekwencji grze przewadze do tego, żeby przełamać ich, później wyjść na prowadzenie i finalnie wygrać to spotkanie. Ale oczywiście, no naprawdę wierzę, że jesteśmy w stanie wygrywać z takimi zespołami. Mamy nadzieję i zamiar udowodnić to już kolejne spotkanie. Trybunom na pewno imponowała wasza determinacja, bo mimo straty 4-bramkowej, no naprawdę zespół potrafi się spiąć bardzo mocno i wracać w tym spotkaniu kilku razy. Tak, jak mówię, my naprawdę byliśmy nastawieni i wierzyliśmy od początku przygotowań, że z Francuzami wyjdziemy i będziemy grali zwycięstwo, że ten mecz jesteśmy w stanie wygrać. Jak się okazało, no zabrakło nam niewiele, ale tak. I ja wiem, że tej determinacji w kolejnych spotkaniach będzie tyle samo, a może i więcej. Decydująca była ta przewaga w drugiej połowie, kiedy no nie wykorzystano, bo tam żaden gol dla nas nie padł. Myślę, że tak. Czyli mając przewagę 2-0, jeszcze dając do tego bramkę z kontry, trochę tak, trochę sobie zabraliśmy tlen, trochę zabraliśmy sobie możliwość dojścia na remis i zwyciężenia i wyjścia na prowadzenie później, co później no, spowodowało, że musieliśmy gonić minus 3, a już na 5 minut do końca zawsze to jest ciężko, bo wtedy porwają się większe nerwy, większa presja i wiadomo, że takiemu zespołowi no, nie można popełniać błędów. I to błędy dzisiaj popełniliśmy niestety. Dużo pomogli też bramkarze, szczególnie Porawski, no bo on w wielu momentach ratował. Tak, tak. Ja myślę, że dzisiaj nasza defensywa naprawdę funkcjonowała na wysokim poziomie. Goczek w kilku sytuacjach miał tą pomoc od naszej defensywy, w kilku sytuacjach opisał się interwencjami w takich sytuacjach, no już powiedzmy, beznadziejnych. Natomiast no, myślę, że ja naprawdę się mogę być dumny z całego zespołu z tą postawą.